pytamy to, że żadnych tam podmiot... To wczoraj pogotowy, wczoraj ciężko wczoraj. Jeden człowiek poszedł do domu szpitalu. Bardzo poważny stan jego był i poszedł do domu zadowolony. Udzielała jemu tam pogotowie pomocy w rejonie. Dobra do domu i ponoć karetkę go zabrała. Tutaj w danym momencie jest 18, a ponoć... Wygodują tylko z tym, że tak, pierwszym przez ileś kolejnych nocy, nie pamiętam, było 17 osób. Pierwszy raz później było 18. Od wczorajszego opuszczenia jednego zostało 17, prawda? I dzisiaj odeszło, wczoraj odeszło dwóch na namową naszą. Ich stan naprawdę też był niebezpieczny. Rodziny odebrały te osoby, ale jednocześnie uzupełniło się o kolejne osoby. Czyli jest 18, to jest tak, czego żądamy. Więc po spotkaniu i tak dalej uchwała była podjęta o strajku. Ten strajk może przerwać jedynie odwołanie członków zarządu naszej spółki. Czyli nie przywrócenie do pracy tych zwolnionych osób? Nie, już teraz jest główny, bo nie ma z kim gadać. Ze złodziejami nie będzie gadał, to my z nim też nie mamy po co rozmawiać. Wszystkich członków zarządu? Wszystkich członków zarządu. To jest dwie osoby. Jeżeli nie zostanie odwołane, zarząd nie zostanie odwołany? Strajk będzie trwał do chwili odwołania tych panów. Nieprzerwanie do tych panów, taka jest uchwała podjęta.